tej strony Kura Workout. Ostatnio pisaliście w komentarzach i chcieliście, abym nagrał film na temat tego, ile dam rady razy się podciągnąć, zrobić pompek, ile zrobić dipów. Sam jestem ciekaw, bo osobiście bazy jakoś specjalnie nie ćwiczyłem przez ostatnie 3-4 lata, ponieważ byłem zawodnikiem freestyle, więc głównie swoje treningi skupiałem właśnie na elementach, kompasach, czyli to, co pokazywałem potem na zawodach. A taką bazę, czyli właśnie te podstawowe ruchy, ćwiczę od 3-4 tygodni z powrotem i w tym filmiku sprawdzę sam siebie. Jestem ciekaw, ile razy właśnie dam radę zrobić te wszystkie ćwiczenia. Zaczynamy sobie pierwszy od podciągnięć. Koniec gadania, lecimy. Jak widzieliście, poszło 30 bodajże jeden podciągnięć. Na początku troszeczkę zgubiłem rytm, robiłem troszeczkę nawet za wysokie podciągnięcia, bo się wyciągałem, to mnie troszeczkę rozbujało, dopiero później się ustabilizowałem. Z tego wyniku jestem zadowolony, mógłbym jeszcze dokręcić 2-3 powtórzenia, wydaje mi się, ale to właśnie z takim dłuższym zwisem. Starałem się nie wisieć dłużej niż 2, maksymalnie 3 sekundy na drążku w odpoczynku, czyli na wyprostowanych ramionach. Wydaje mi się, że robiłem pewien zakres ruchu, czyli proste łokcie, broda ponad drążek, czyli prawidłowa technika podciągnięć, bez uginania kolan, bez większego jakiegoś tam łamania się w biodra, bez bujania. Teraz 5 minut odpoczynku, maksymalnie 7-8, coś takiego, żeby trochę zeszła pompa z łap. I zabieram się za dipy. Jeszcze pompa troszeczkę trzyma, łapy są spuchnięte, ale powoli tracę rozgrzanie, w sumie już praktycznie straciłem, więc wjeżdżam teraz na dipy z lekką pompą. Sprawdziłem jeszcze podciągnięcia, wyszło chyba 32 powtórzeń, jeżeli nie, to poprawcie mnie w komentarzu. Teraz zobaczymy, co będzie z dipami. Po dipach będą pompki, więc tutaj już będzie w ogóle tragedia, bo mięśnie pchające po mięśniach pchających, ale ciśniemy z tym. W dipach też będę robił wszystko, żeby była jak najlepiej zachowana technika, czyli 90 stopni, ugięcie ramion, minimum, wyprostowanie do pełnego wyprostu, sylwetka ciągle spięta, bez żadnego bujania, bez wyginania się i też nie będę gdzieś tam starał się jakoś tam w odpoczynku trzymać 2-3 sekundy, to jest max, dłużej już nie będę chciał robić, bo wiadomo, że można robić tych dipów wtedy bardzo dużo, tak samo z pompkami, odpocząć sobie 5-6 sekund i pojechać 2 pompki, 5-6 sekund, 2 pompki, tylko że to by bardzo długo trwało, nie o to w tym chodzi, sprawdzamy wytrzymałość, więc jedziemy. Troszkę się zmachałem, wyszło bodajże 60, jeżeli znów nie mam racji, to piszcie w komentarzach. Z techniką wydaje się było całkiem ok. Jeżeli chodzi o ilość, na pewno bym mógł jeszcze dobić te 20 na spokojnie z odpoczynkami. Jak widzieliście, miałem tam może 3 takie odpoczynki lub 2, które nie trwały zbyt długo, bo z sekundę lub 2 sekundy. Ilość wydaje mi się całkiem spoko, chociaż myślałem, że to będzie troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o tak naprawdę jedną serię bez zatrzymania, a tak naprawdę dobiłem bodajże chyba do 50, czy tam do 50 kilku bez zatrzymania. Ale od razu nabitka jest konkret. I jedziemy z ostatnim etapem, czyli pompki na sam koniec, po dipach. Czuję, że będzie z tym masakra, obstawiam jakieś 70-80. Kiedyś powiem wam, że pompki lubiłem bardzo, bardzo robić. Teraz bardzo rzadko robię pompki, głównie dipy i podciągnięcia.
ale sprawdzimy się. Teraz to się zmęczyłem. Weszło około 70 pompek. Jak patrzyłem na zakres ruchu, był spoko. Jeżeli chodzi o sylwetkę, słabiutko, odcinek lędziowy mocno mi się tam dosyć zapadał. Więc no tutaj słabe wyczucie w tym elemencie. Na pewno zrobiłbym na świeżaka ponad 80. Ogólny ten challenge mój dzisiejszy oceniam na dosyć spoko, ponieważ no ilość podciągnięć była ponad moje oczekiwania, ilość dipów po tych podciągnięciach była no gdzieś tam, można powiedzieć, w granicach moich oczekiwań, a ilość pompek była troszeczkę poniżej, technika tych pompek też, ale to pewnie z tej racji, że po prostu były robione jako ostatnie i już mój organizm po prostu był dosyć mocno zmęczony. Zrobiłem ten challenge specjalnie dla Was, ale też w sumie i dla siebie w pewnym sensie, bo też byłem ciekaw, na jakim etapie jestem w tych podstawowych ćwiczeniach, bo tak jak mówiłem, może 4 lata temu ostatnio sprawdzałem się w tych powtórzeniach i wtedy było to mniej więcej 27 podciągnięć albo 28, około 60 dipów mniej więcej, czyli wiedziałem właśnie, że mniej więcej dzisiaj też mi się uda zrobić. No i pompek tak zazwyczaj robiłem około 80. Jestem ciekaw, jak u Was wygląda sprawa z powtórzeniami, dlatego sprawdźcie się koniecznie, zróbcie to w jeden dzień, tak jak ja, z przerwaniem mniej więcej 5-8 minut pomiędzy ćwiczeniami. Starajcie się zachować jak najlepszą technikę. Jestem ciekaw, piszcie w komentarzach, jakie wyniki były u Was. Trzymajcie się, trenujcie ciężko i jeżeli podobał Wam się ten filmik, chcecie podobne, bo na pewno też będę sprawdzał się w innych ćwiczeniach, to zostawcie również pomysły w komentarzach, zostawcie również łapkę i do kolejnego odcinka. Siemano! I zapraszam oczywiście na sklep kurawer.pl i zapraszam osoby chętne po plany treningowe, plany dietetyczne na mój fanpage Kura Workout. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.